Arkadia Tczew zakończyła sezon pierwszej ligi bilarda. Zajmując drugie miejsce, wywalczyła awans do ekstraklasy. Wróci do najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej po rocznej przerwie. O mijającym sezonie, zespole i rywalach, a także przebiegu walki o ekstraklasę powiedzieli nam członkowie drużyny, kapitan Mateusz Szonszor i najskuteczniejszy bilardzista zespołu Kamil Szonszor. Na ostatni mecz ligowy pojechaliśmy do Opola na mecz z Papagusto. Przed tym meczem już mieliśmy awans pewny. Zremisowaliśmy mecz 3-3. Podsumowując cały sezon, od samego początku byliśmy na czele tabeli. Pierwszy mecz wygraliśmy 5-1, drugi 6-0, trzeci też 5-1, więc od samego początku byliśmy głównymi faworytami do awansu. Więc podsumowując cały sezon, wypadł bardzo dobrze. Zajęliście ostatecznie drugie miejsce. Lepszy okazał się jedynie zespół z Sokółki. No i również też zanotowaliście jakieś porażki. Nie było samych zwycięstw, więc walka jednak w tej pierwszej lidze była. Tak, przegraliśmy ten jeden mecz właśnie z Sokółką. Graliśmy u siebie. Niestety koledzy okazali się zbyt mocni dla nas, ale myślę, że tabela ukształtowała takie dwie drużyny. Właśnie te zespoły awansowały do Ekstraligi Bilardowej. Dla was to oznacza powrót po rocznej przerwie do Ekstraligi. Wtedy byliście Beniaminkiem, absolutnym nowicjuszem, a teraz wróciliście. W jakim składzie? W tym sezonie naszą drużynę reprezentowało 5 zawodników. Myślę, że takim naszym liderem był najmłodszy Kamil Szonszor, który odniósł najwięcej indywidualnych zwycięstw, zresztą jak co roku. Reprezentował Arkadię Tczew również Michał Stajałowski, który w tym roku miał chyba jeden z lepszych wyników, ponieważ osiągnął 70% zwycięstw. Gra z nami już długo, więc ten skład jest prawie że niezmienny. Do naszego zespołu dołączył nowy zawodnik Kacper Konkel z Gdańska, z którym dobrze się współpracuje, osiągnął też dobre wyniki. Był jeszcze kapitan, czyli ty. Reprezentował również naszą drużynę Krzysztof Szczepański, który zagrał w dwóch meczach wyjazdowych. Krzysiu wraca po krótkiej przerwie do bilarda, więc myślę, że w tej ekstraklasie też pomoże nam osiągnąć jakiś dobry wynik. Z tego wnioskuję, że w ekstraklasie może być skład no niezmieniony, chyba że będą jakieś korekty. Myślę, że nie zmienimy składu, jestem nawet tego pewny. Jest tak jak jest teraz, jest w porządku, jesteśmy zgrani, dobrze gramy w bilard i to jest najważniejsze. Kamil, ale byliście najmłodszą drużyną w pierwszej lidze, no to chyba będziecie również najmłodszą w ekstraklasie. Czy znowu będzie brak doświadczenia, myślisz, odbijał się na waszej grze? Tak, w ekstraklasie będziemy najmłodszą drużyną w przyszłym roku. Ale myślę, że trzech z nas już grało w ekstraklasie, także tego doświadczenia nie powinno zabraknąć, zwłaszcza, że w poprzednim roku tego nam zabrakło. Zabrakło zimnej głowy, bardziej przemyślanej gry, ale teraz myślę, że jesteśmy bardziej oswojeni z tą sytuacją i powinno być wszystko dobrze. Z tego, co nam wiadomo, rozgrywki będą w takiej samej postaci, jakie były w zeszłym roku, 2 lata temu, czyli formuła się nie zmieni. Czyli będziecie musieli bardzo dużo teraz grać w deblach. Tak, musimy troszkę potrenować i zgrać się ze sobą jeszcze bardziej.